Przepraszam, widmo, prawda? Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Mass Effect. Wracamy do naszej przygody, tak jak obiecałem, rozejrzałem się po Cytadeli szukając ciekawych wydarzeń. No i coś nietypowego dzieje się tutaj. O co chodzi, Charles? Komandorze Shepard, to zaszczyt móc was spotkać. Po co ta cała demonstracja? Nazywam się Charles Saracino. Jestem przedstawicielem partii Terra Firma. Z nadchodzącym dniem zawieszenia broni staramy się, by nasze głosy słyszane były przez ugodowców z prezydium. Mogę liczyć na wasze poparcie w nadchodzących wyborach? Wspominacie koniec wojny pierwszego kontaktu protestując? Od 26 lat to robimy. Wojna dała ludzkości nauczkę. Niestety, niektórzy chyba o niej zapomnieli. Jeżeli my nie staniemy w swojej obronie, nikt tego nie zrobi. Zdawało mi się, że wojny pierwszego kontaktu nauczyły nas pokory wobec innych ras. To możliwe, komandorze, ale jeśli obcy wyrażali dotąd swoje opinie z pozycji siły, czemu my nie mielibyśmy zacząć postępować podobnie? Wojna pierwszego kontaktu była nieporozumieniem. Turianie musieli tak zareagować. Mogliśmy doprowadzić do prawdziwej tragedii. Powstrzymałbym oczywiście, ale nie zabijałbym. O jaki stołek się ubiegasz? Chcę zająć stanowisko jednego z pięciu ministrów do spraw galaktyki w parlamencie. Jednak wymagania stawiane przed kandydatami są zabójcze. Trzeba spędzać ponad pół roku przebywając w kosmosie, z czego w jednym miejscu można się zatrzymać najdłużej na miesiąc. Podobnie jak wy, komandorze, większość czasu spędzam w przestrzeni kosmicznej. Nie znam programu partii Terra Firma. O co walczycie? Naszym głównym postulatem jest twarda polityka wobec obcych. Za pomocą dyplomatycznych metod. W najgorszym wypadku militarnych. Brzmi nieźle, ale tym gościom chyba chodzi o coś innego. Nie będę zaprzeczał. Niektórzy z naszych popleczników mają bardzo skrajne poglądy, ale nasz program popierają również ekonomiści, socjologowie i zawodowi lekarze. Tak, bym gdzieś coś słyszał. Może mają rację, to prawda, to nie jest żadne wytłumaczenie. Ale nie robicie nic, by ukrócić rasistowskie komentarze członków waszej partii. W żadnym wypadku, komandorze. Mają prawo wyrażać własne opinie, niezależnie od tego, czy się z nimi zgadzam, czy nie. No dobrze, kolego, więc chyba ugodowcy mają słuszność. Przykro mi. Uważam, że powinniśmy pokojowo współpracować z innymi rasami. Znamy tę śpiewkę. Naiwni przywódcy nieraz deklarowali pokój w naszych czasach. Nie możemy jednak pozwolić, by powtórzyła się tragedia z Shanxi. Pewnie nie da się was przekonać do publicznego poparcia mojej kandydatury. Poparcie pierwszego ludzkiego widma byłoby nieocenione. Okupacja Shanxi nie może się powtórzyć. Wtedy nie wiedzieliśmy nawet, gdzie stacjonowali obcy. Shanxi to wciąż potężny symbol, komandorze. To jedyna w historii ludzka kolonia okupowana przez obcych. No, mimo wszystko, jakoś nie możemy. Oficer na służbie nie powinien komentować politycznych decyzji. Oczywiście, przepraszam. Dziękuję za poświęcony mi czas, komandorze. Proszę pamiętać o Terra Firma w dniu wyborów, ponieważ Terra Firma pamięta o was. No to... Obcy kontra Predator, więc... Możemy przejść jeszcze kawałek, bo cały czas poszukuję... Może Anusz jakimś cudem trafimy na naszą panią dziennikarkę, która chciała mieć dojście do... różnych informacji jakoś... Tak, komandorze, czy mogę coś dla was zrobić? Pójdę już. Z tego nie korzysta. Do widzenia, komandorze, miło się rozmawiało. Bardzo miło. Więc przenieśmy się do innej części Cytadeli. Podajemy nowe szczegóły dotyczące śledztwa na Eden Prime. Niewykluczone, że Rada cofnęła status widma jednemu ze swoich agentów. Osoba ta pozostaje na wolności. Rzecznik prasowy Rady potwierdził, że podjęto już odpowiednie środki zapobiegawcze.
No i jak widać, wróciliśmy do windy, lecimy na Normandię, bo już nic więcej na Cytadeli się nie kryło. Podpowiadaliście też, że to jest ostatnia chwila na jakieś misje poboczne i tego typu rzeczy. Ale wygląda na to, że mamy już wszystko wyczyszczone, więc bez obaw możemy ładować się do środka. Oddział desantowy, proszę czekać. Trwa proces dekontaminacji. Anderson? Co pan tu robi? Nie posyłałem. Zabierz nas stąd, Joker! Już! No i znów w przestrzeni kosmicznej. Joker, musimy podejść do ciebie, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, czy powiesz nam tak z niczego? Ale jak widać, cała załoga rzeczywiście z nami jest. Mam nadzieję, że nikt nas tu nie zdradzi. No i przede wszystkim ty. Cholera, ani śladu pościgu. A już liczyłem na malowniczą pogoń wśród gwiazd. Miałem nadzieję przycisnąć trochę Normandię. Myślałem, że zobaczy, co ten statek naprawdę potrafi. Saren wciąż tam jest. Może będziemy mieli okazję pobawić się z suwerenem wchowanego. Nie brzmi to za dobrze, komandorze. Potrzebujecie czegoś? Chyba niczego. Muszę już iść. Jasne, na razie. Możemy lecieć. Jak już jesteśmy przy takim odcinku, gdzie biegamy po całej okolicy, tak, i to już ponad 20 minut, no to jeszcze bym zobaczył. Czy na pewno? Nikt nic więcej nie ma do dodania i najwyżej wracamy do mapy. No dobrze, okazuje się, że nikt nic nie wie, nikt niczego nie chce. Możemy lecieć. Wow, dalej, co to za błyski? A dalej, to znaczy... O właśnie, będąc przy przeszukiwaniu różnych układów, ale z tego co kojarzę, widzieliśmy wszystkie, bo lataliśmy też na misjach pobocznych, jak gdzieś trafialiśmy do jakiejś gromady, to też... Skanowaliśmy dosłownie wszystko, co jest tam dostępne. Styk z Teta, to mi niewiele jeszcze mówi. No, to zobaczmy, na wszelki wypadek. Chociaż to też nie wygląda tak, jakby miało się dziać tutaj jakoś nie wiadomo ile rzeczy. Standardowe planety po prostu, jeszcze tak. Pierśnie przeskanujemy, pierśnie prawdę powie, jeżeli coś znajdziemy. Znaleźliśmy, czyli dobrze, wyczułem, że tego jeszcze nie widzieliśmy. Podróż, badanie, choć te rzeczy, które tu możemy znaleźć, już nie są tak naprawdę potrzebne. W czasie skanowania pola asteroid w systemie Acheron odkryłem ślady walki. Nawigator Presley poprowadził mały oddział rozpoznawczy, któremu udało się odkryć, że wiele statków wynosiło insygnia kolonii Epirus. Okej, Epiruski, chodźcie. Jeszcze się okaże, że mamy tu jakieś DLC na planetach czy coś, więc dobrze by było ewentualnie na nie natrafić. Choć... O, coś wskazuje możliwość lądowania. No to może z ciekawości, zobaczmy. To jest naprawdę jedna z nielicznych rzeczy, które jeszcze możemy odwiedzić, zeskanować, zbadać. Chyba że i tak misja nas by tutaj docelowo poprowadziła, więc zobaczymy. To tak, nie przeciągając zbytnio, od razu lecimy na misję. Bo jednak, mimo wszystko, chciałbym zaraz wrócić na nasze główne zadanie. No, dostaliśmy możliwość odlotu, warto było wykorzystać to już na konkrety, ale... Zwiedzajmy też planety. Tego nie było nam dane wcześniej. O, i coś tutaj jest. Posterunek na słowy. Jedyna rzecz, która nas interesuje. Bo przez chwilę się bałem, że może znowu będzie tyle co skanowanie, co na nic nam by się to nie przełożyło. A tutaj proszę, minerały. Kasy mamy full. Podkorek 999, więc no nie ma najmniejszego sensu jechać w tamtym kierunku. Wszystkie misje związane ze zbieractwem też już mamy zaliczone. Jedyne, nad czym jeszcze pracuję, to żeby mieć 999 sztuk omniżelu. Też nam niewiele brakuje do tego celu. Prawdopodobnie jakby przerobić wszystkie śmieci, to może już byłby zrealizowany.
No ale zobaczymy, co my tu mamy. Jesteśmy na miejscu. O, i widzę problemy związane z getami. Prócz problemów jeszcze coś chyba do zeskanowania pod naszymi nogami. Sonda! No dobra, to jak jesteśmy. Bardziej, że kapsuła chyba miała teksty. Odzyskaj artefakt, niestety. Później był jeszcze ten wrak, z których mogła broń wypaść. Ten uziemiony satelita miał w ładunku jedno z pism matki DeLonghi. Nie wiadomo, czy zostało ono tam umieszczone przed, czy też po wypadku. Coś ta matka DeLonghi nie miała szczęścia, same wypadki wchodziły po jej sprzętach. Okej. No mako, to był piękny prawie backflip. Ale teraz zobaczmy, co my tu mamy. Zamknięte wieże. Halo? Halo? O! Żołnierze Rakni, co wy tutaj robicie? Moment. A my się z Rakni nie dogadaliśmy, że to już po problemie? Miały nie atakować. Miały nie wychodzić stąd. Oszukały nas? Trzeba było Wrexa wziąć na akcję, może by to jakoś skomentował. Chyba, że to właśnie tu sobie Rakni uciekły, żeby gniazdko ubić. A my tak właśnie zaatakowaliśmy. Ale dopóki nie natrafimy na matkę, to się chyba nie ma czego tu specjalnie obawiać. Tak, tak, plujcie na nas, kwasowe potwory. Możemy wbijać do środka. No i zrobiło się ciekawie, a już miało być... Osłaniaj mnie. Tak z dala od wszystkiego. Nie zdziwiłbym się, jakby jakieś DLC Rakni się to schowało. Halo? No, w każdym razie nie mogliśmy trafić do tego układu wcześniej. Część z nich doszła dopiero po pewnym etapie gry. Zaawansowana deszyfracja. Dawać wszystko i przerabiać wszystko na Omni-Żel, bo... prawdopodobnie i tak nie dorwiemy już tutaj. Fajnie kusi, tak? Wysoki poziom, ale zeduky do Omni-Żelu. Nie możemy wszystkiego do Omni-Żelu. Nasz cel to jest 999. Podpowiadacie, że warto mieć na maksa pieniędzy, warto mieć na maksa Omni-Żelu. Więc no, zróbmy to, co warto. Ale to wygląda. Wszystko na maksymalnym poziomie, ale... my mamy broń, widmo, nasza ekipa też ma naprawdę fajne zabawki. Ciężko chcieć czegoś więcej. Co ty wziąłeś, strzelbę? Od kiedy, wariacie? Wyposaż grom, wyposaż... no, może dziewczyna nie ma tam jakiejś... wyjątkowo dobrej opcji do strzelania, ale ona i tak raczej się bawi w biotykę. Wow, pamiętam was! Ło, kurcze! Były takie robale, tam w ogóle widzę chyba Rakni. Chcesz porozmawiać? My nie chcemy rozmawiać z tobą, żołnierzu Rakni. Wszystkie cele wyeliminowane. Ciekawa sytuacja. To, co nam się tutaj trafiło. Ale mamy granaty, tak. To też jest dobra wiadomość. Będziemy mogli... wykorzystać je w przyszłości. Podobnie jak zawartości tych szafek. Trzeba było podnosić wszystko. Szkoda, że nie ma opcji, tak mi się wydaje, jeszcze zobaczmy. Nie ma opcji oznaczenia wszystkiego do przerobienia na Omni-Żel. Można wejść wszystko, ale przetwórz wszystko. No bo nie możemy zaznaczyć jako śmieci. A znowu tak... Ciężko się przerabia na te 4 sztuki Omni-Żelu, tak fajne rzeczy. Co to jest? Można po tym chodzić? Czasem lepiej nie wiedzieć. Taki zombie jakby do nich dotarło. Mam nadzieję, że to nie będzie potrzebne do... modliwy przedmiot, bierz. Nie będzie potrzebne w dalszej części. Polaris też wejdź z nami. Solaris może być również. Ała. W kant stołu tak bokiem. Podejrzane to, podejrzane, bo oby to nie byli ludzie. Robaczki.
że powinny z nami walczyć. Nie ukrywam, że kusząca zabawa. Jakoś czuję w kościach, że to na nas ruszy, jeżeli nie rozwalimy. Awaryjna komora? Komandorze, widzicie? Otrzymali dostawę 2 dni temu. Rakni szybko działały. Proszę mi opowiedzieć o tym statku dostawczym. Ta planeta nie powinna być zamieszkała. Rakni nie wzięły się znikąd. Sprawdzam. Bezzałogowe fraktowce zaopatrują tę bazę. W ten sposób zmniejsza się szansa namierzenia. Mam. Ten przybył z Argos Ro. W jego pobliżu musi być więcej rakni. Zbadajmy sprawę. Dobrze, Shepard. Czyli co, powrót do Argos Ro? Wydaje się, że plaga rakni na Altanę została zapoczątkowana przez rzut zaopatrzenia z Argos Ro. Logi pobrane z frachtowca powinny umożliwić ci prześledzenie kursu statku z powrotem do miejsca, skąd wyruszył. Mayday, Mayday, Mayday. Mówi porucznik Marie Durant, 3. Brygada piechoty 10. Liniowej Dywizji Przymierza. Posterunek nasłuchowy został opanowany przez wrogie formy życia. Proszę o natychmiastową ewakuację. Zobaczmy do naszego dziennika. Niezbadany świat, w ogóle tutaj ukończono niezbadany świat, stacja nasłuchowa Teta, ale stacja... A, no tak, no bo jesteśmy aktualnie. Udaj się do systemu Erebus. Erebus. No to nim tam na Erebusy się wybierzemy, przenieśmy się na Normandię. Czyli tak, mapa galaktyki. I stąd przenosimy się do układu Ereb. Tak, jak najbardziej. Ostatnie miejsce, tak, mniej więcej przejrzałem mapę. Ostatnie miejsce, którego jeszcze nie widzieliśmy. Reszta układów jest nam już bardzo dobrze znana. Z misji pobocznych i nieistotnych. Kładzi! Co to mamy do zbadania? Skatalogowano złoża platyny. Okej. Jak najbardziej. No platyna by była, gdybyśmy grali na PS-ie. Chociaż nie wiem, czy tam nie byłoby wymagań, żeby przejść na przykład jako idealista i jako ham, albo coś w ten deseń. Badanie. Skanowanie planety Vermani dało kilka dziwnych odczytów. Główny inżynier Adam zdołał oczyścić skany i odkrył zautomatyzowaną sondę naprawczą na orbicie planety. Po przetransportowaniu sondy na pokład Tali i Adam rozmontowali ją i znaleźli dysk z danymi protean w rdzeniu danych maszyn. To jest trochę dziwne, że w sumie to... Tu byliśmy. W sumie to w Mass Effect 1, zakładam też 2, 3, te skanowanie planet i tak dalej można było zrobić na jakieś 130%, czyli te 30% zapasu. W Andromedzie do równego 100% można było dobić, czy trzeba było dobić, jeżeli się chciało zaliczyć w całości daną misję. Nepmos to bogaty w zasoby skalisty świat, nieco większy niż Ziemia i posiadający atmosferę składającą się z dwutlenku siarki oraz argonu. Skorupa planety jest bardzo cienka i niestabilna. W żadnym miejscu nie ma więcej niż 8 km głębokości. Podpowierzchniowe rzeki magmy stanowią zagrożenie dla podróży na powierzchnię. Często występują również trzęsienia ziemi. Wprawdzie Nepmos jest bogaty w metale ciężkie i substancje radioaktywne, jednak geologiczna niestabilność sprawiła, że koncerny wydobywcze nigdy nie zainwestowały w planetę. Dodatkowe utrudnienia stanowi fakt, że gromada Styx leży nieco zbyt blisko kręgu 5 kiloparseków wokół jądra galaktyki. Krąg zawiera bardzo dużo wodoru w stanie molekularnym, co stanowi źródło energii dla większości formowania się gwiazd w galaktyce. Ten obszar jest zbyt niebezpieczny, by można było bezpiecznie tam podróżować, a więc lądujemy tam! Brzmi jak coś stworzone dla nas. W sumie ciekawe, czy to jakieś DLC, czy domyślnie, cały czas to było anomalie, posterunek nasłuchowy. No dobra, jedziemy po kolei. Czy to było od samego początku i po prostu po wypuszczeniu rakni coś takiego nam się tu odpaliło, czy jednak DLC byłoby oryginalnie wymagane? No, mamy w tej chwili wszystkie. I wygląda na to, że też wszystkie już praktycznie ograne.
Chyba, że jest coś, o czym jeszcze nie wiem, to będę wdzięczny za informację, nim polecimy na misję główną, bo z tego co słyszałem, że... Tak, ruszymy na Sarena. Co naprzód? No to... Odwrotu nie będzie. Zakopana skrzynka pancerna. Pieniądze nam niepotrzebne i szczęścia nie dadzą, od razu mówię. Odzyskano medalion. Jeden z górników miał przy sobie medalion Ligi Pierwszych. Możliwe, że odkrył go podczas kopania, ale nie wiadomo na pewno. Okej. Prowadź. Na Boga, a to. Prowadź. No to lecimy szczątki. Może tam będzie coś do przerobienia na Omniżelu, chociaż tutaj widzę, że tego Omniżelu mamy 99 sztuk. Wygląda to trochę tak, jakby 99 było maksymalną wartością, jaką możemy zdobyć. No. Trochę opyliśmy nasze zwycięstwo na Wirmisze. Dlatego jedzie się tak, jak jedzie, ale... Prowadź. No. I to są Monster Trucki. Swoją drogą, gdzie są serie Monster Truck? Kiedyś tak popularne, przynajmniej w wersji demo na płytach. A to proszę, nic. Może trochę szkoda, że sprzedałem aż tak dużo broni i teraz nie ma sensu się zatrzymywać po pieniądze, które leżą na ziemi. Trzeba było broń na Omniżel przerobić, ale znowu szkoda broń, za którą dostajemy kilkaset tysięcy, przerabiać na 4 sztuki Omniżelu. Kto planował ekonomię tej gry? Jazdę, mako. Okej, okay, ale mamy szczątki. I tak, tu lufa. I zbadaj. Nie, no ładne poszanowanie dla sądy. Czyżby ten razem wypadły jakieś rzeczy do przerobienia na Omni? Otóż to, chociaż pancerz? A weźmy. Nie wiem, jak traktować to ulepszenie. Wyglądają całkiem obiecująco. Może nóż pancerz Tesli będzie lepszy. Posterunek na słuchowy to jest prawdopodobnie to, czego szukamy tu w ramach tej misji. Ale przekonamy się na miejscu. Czuję to wyjście z progu. Zróbmy to tak fachowo. Proszę bardzo, jakie przyspieszenie. A mam przynajmniej takie nadzieje. Trzeba znaleźć jakąś rozrywkę w tym brutalnym świecie. Może uda nam się przebić przez skorupę 8 km. Chociaż widać, że i tam na miejscu czekają na nas problemy. Bardzo dobrze. Rozwiążemy je. Co tu strzela? Kto z kim tu walczy? Moment, może to nasi tu są. Gorzej jak gety im właśnie pomagamy. Siema ludzie, w samą porę jak się domyślam, Mayday. Jak coś to Commander Shepard nie pił. To pomówienia. Tyle wieżyczek mają. Kto do nas odważył się strzelać? Zbliża się rój Rakniesz. A, rozumiem, czyli musimy jeszcze, jak się domyślam, przetrwać minutę. Albo za minutę się zbliży kolejny rój. No to ładny taki tower defense. Możemy wejść pogadać, nim się zbliży rój? Pierwszy porucznik Durant, sir! Trzecia brygada, 14 regiment piechoty. Piekielnie się cieszę, że was widzę. Słyszeliśmy, że potrzebujecie wsparcia. Musimy się stąd wynosić. Ale statek nas wszystkich nie zabierze. Zrzucili nas tu kilka miesięcy temu. Dostawaliśmy zapasy co 2 tygodnie. Nie widzieliśmy w okolicy niczego bardziej niebezpiecznego niż porosty. Wczoraj te zwierzęta zaczęły wychodzić spod ziemi. To wszystko, co pozostało z 90 ludzi. Jestem tu najstarsza stopniem. Mamy statek na orbicie. Możemy je zbombardować. To niewiele da. Przemieszczają się głęboko pod powierzchnią. Wyłażą dopiero na naszych pozycjach. Jeśli ich zbombardujecie, my również zginiemy. A tak właściwie, co tutaj robicie? Odnotowano wzrost aktywności piratów i przemytników w tym rejonie. Prowadzimy nasłuch, gdyby mieli gdzieś tu swoją bazę. Nazywają je Rakni. Mieliście tu ostatnio statek z zaopatrzeniem?
To był statek przymierza, komandorze. Znaczy sonda. Działała automatycznie, ale co... Nie ma czasu na wyjaśnienia. Jesteście tu bezpieczni? Mieliśmy do czynienia ze zwiadem. Sensory sejsmiczne odbierają sygnały pochodzące spod ziemi. Zbliżają się. Zostało najwyżej 5 minut. Jeżeli ustawimy się na wzgórzu, mamy szansę. Ale podczas walk całe to miejsce zostało nieźle przekoszone. Musicie zabezpieczyć pozycję. My sprawdzimy, czy uda się uruchomić część stanowisk obrony. Tak jest, komandorze. Słyszeliście, dowódcę? Szykujcie magazynki i granaty. Wyszczajcie się, póki możecie. Jeśli macie ochotę na fajkę, nie ma sprawy. Zaraz może nie być okazji. Da radę to uruchomić? Bliara. Chyba tyle. Z szans na odpalenie czegokolwiek. Bierzemy zestaw medyczny i wracamy do naszego pojazdu bojowego. Dzień dobry, żołnierze przymierza. Wejdź do Mako. A ktoś tu nie miał się ustawić na górze? No dobrze, podjedźmy może kawałek dalej. Chociaż zastanawia mnie tamto urządzenie, no ale to już za późno. Mam nadzieję, że damy radę bez tego. Miało być najwyżej 5 minut. Poszło gorzej. Idą. Idą. Nie wiem, komu bardziej przeszkadzamy. Ale stoi się nam tu nieźle, a co najważniejsze, jakby odciągamy te robale od nich. Pytanie tylko, jak długo to potrwa. Moglibyście nie strzelać w nas? No nie ukrywam, że jakby dali nam więcej czasu, to jeszcze byśmy lepiej zbadali bazę. Chociaż widzę, że i bez tych wieżyczek sobie radzą całkiem nieźle. No cześć, Rakni. Zaraz się dowiemy, z czym przyjdzie nam się tu mierzyć. Dobra, zbliża się rój Rakni za minutę. Się domyślam, chwilowo spokój. Brak celów. Utrzymamy się. To co, mamy jechać sobie stąd? Sprawdźmy w takim razie te wieżyczki. O właśnie, generator, otwórz. Generator został rozerwany przez szpony Rakni, przez co wieżyczki obronne nie działają. Można by było zasilić wieżyczki za pomocą silnika Mako, jednak to uniemożliwiłoby prowadzenie lub odpalenie własnej broni Mako. Połącz Mako z generatorem i co? A, zostaw Mako w stanie połączenia. Dobra, czyli zakłada... Tu coś jest? Zestaw ulepszeń. Zredukuj do omniżelu. To może weź, bo nie wiem, czy mamy takie mini granaty. No dobra, zobaczymy, czy te wieżyczki, czy to był dobry pomysł, żeby nie siedzieć w Mako i walczyć w ten sposób z nimi tutaj. Bo no jednak te nasze działko z Mako robiło robotę. Ale z drugiej strony będziemy mieli dwa wielkie działa, które mam nadzieję, że zaczną teraz strzelać. Trzeba było zapisać przed tym atakiem. No cóż. Rakni. Nie są tak potężne, jak myślałem. Co prawda szybkie i nieprzyjemne. Ale prócz tego... ale... Mako ma być niezadrapana! Łobuzy. No, największy problem, że na pewno mniej widzimy aktualnie. Ale z drugiej strony, prócz tego, to całkiem sprawnie te wybijanie robali idzie. Wieżyczki też dają radę, no ale niestety nie zostawimy tu Mako na stałe. Niech mi tylko jedna rysa na Mako to zostanie. Nie dość, że daje nam energię do działania. Jeszcze tak. Już to połowa amunicji poszła. W jedno. Wszystkie? Źle stanęła. Nie wiem, czy te rakiety to są dobre na te robale, bo one jednak w ruchu. Wieżyczki też bez strzału pod tym względem. Ale okej. Ktoś jeszcze? Coś jeszcze?
Kurczę, wychodzi tego dużo. Nie no, zostawcie Mako! Ale obili. Ciekawe, czy Mako może... Czy Mako może paść nam tutaj? My zaraz zobaczymy po ataku, do czego to dojdzie. Jakbym wiedział, to stanął Mako w centrum. Bo gorzej, jak nie będziemy mieli powrotu. Weźcie już, rak nie odpuśćcie. No nie widzicie, jak nam obili bus? Wszystko przez was. Gorzej, jak to te wieżyczki tak nam Mako załatwiły. Gdzie jesteście, robale? Kurczę, nawet wsiąść nie możemy. No nie, biedna. Oklepana przez wszystkich. Gorzej się nie dało. No cóż. Mako? Stoi. To już ostatni. Jeszcze sobie kiełbaskę na tym Mako zrobimy. Wszystko? Ja pierdolę, ser! Gadaj o tym pełzającym czymś. W porządku? Mniejsza o mnie. Wszystko w porządku? Nadal stoję, ale walczymy bez przerwy od 26 godzin. Nie wytrzymamy długo. Proszę pani, odbieramy sygnał od jednego ze skanerów naziemnych UAV. Namierzył dużą, pustą przestrzeń około 500 metrów pod powierzchnią. W porządku. To musi być to. Stąd wychodzą. Ale moi ludzie nie są w stanie przeprowadzić jakiejkolwiek operacji. Tylko wskażcie kierunek. Nie musicie nic robić, komandorze. Sporo wycięliśmy. Pewnie utrzymamy się do czasu przybycia jakiegoś transportowca. Jeżeli chcecie rzucić na to okiem, podamy koordynaty. Wasza decyzja. Uratowaliście nasze tyłki, komandorze. Dzięki. Spoko. Uratujcie nasze Mako obite. Odłącz Mako. O, biedaczysko. Biedaczysko. I gdzie te koordynaty? Kopalnia opanowana przez Rakni. Okej, brzmi jak misja dla nas. Mam nadzieję tylko, że nie będziemy musieli walczyć. Jak ty się czujesz? Nie jest uszkodzona. Oszukują. Jeszcze będzie jeździć. Nie wygląda, żeby miała jakieś braki w życiu. Mam nadzieję, że jak rozwalimy to wszystko, co to jest w kopalni, no to też jakoś staniemy na nogi. Znaczy, ci ludzie, którzy to są, staną na nogi, a my będziemy mogli już w spokoju opuścić te wszystkie dziwne wydarzenia, jakie tutaj mają miejsce. Gorzej tylko, jakby te rakni miały wyjść na powierzchnię i tu nas zaatakować, ale to za moment się dowie. To trochę wygląda jakby... nasze Mako... było na taki jeden dobry strzał. Więc wbijamy. Nie myślałem, że kryje się jeszcze tutaj coś takiego ambitnego. Tak, zakładałem, że o, szybko zeskanować dwa układy i lecimy z misją główną. A tu proszę. Nieco inaczej gra poprowadziła nasze plany. Jeszcze na kolanko. Coś jeszcze na dziewiątce może wpaść. Ale Predator MK wezmę. Może będzie niezłe. Halo, problemy. Przyszliśmy po was. No właśnie. Tak wyglądało, jakby mógł być tu wróg. Słyszę ich więcej w okolicy. Mam nadzieję, że to rozwiąże problemy. Przez chwilę się wystraszyłem, że te robale mają zdolności biotyczne. Tak to wyglądało. W takich miejscach jak tu oczywiście można wyhaczyć je snajperką, ale również te granaty robią robotę. Gdzieś to przerabiałem. Coś ty zjadła. Szczelną komorę. Okej. Obszar czysty. No tak, nie wiem. Garus, mam wątpliwości, ale płacą nam pieniądze. Nie wiem na jakie konto. Chyba prywatne konto prezydenta. Macie coś za plecami. Najważniejsze, że idziemy. W porządku.
porządku. Mam wrażenie, że te kopalnie często były budowane, czy tu stworzone z perspektywy gry w podobny sposób wszędzie. Jakby to, ten sam schemat. Ekipo, odejdźcie kawałek. My też. Pozwólcie im się zbliżyć. Okej. No i widzicie jak to... O! Wojownik roju! To brzmi jak misja dla nas. A wy też możecie zrobić tam jakiś zastój. Sabotaż. Gotowy. No i to są pieniądze. To wszystko? Po misji? Zastanawiam się, czy będziemy mogli wrócić do tamtych naszych nowych znajomych. Powiedzieć im, że już nie musicie się niczego bać. Mściciel na Genetę Tytan. Z bólem, ale redukuj. 900 sztuk Omnigelu. Przekroczone. Niecała setka. I będziemy mieli wszystko. Czy na pewno to nie było nic do kliknięcia, bo tak się wybrałem? Idziemy sprawdzić drugą stronę. Takie pieniądze za wojownika płacą. Ktoś... No właśnie, chciałem zapytać, czy ktoś tu wyjdzie na nas. Ciekawe, czy to ma związek jakiś z naszą decyzją co do... To już ostatni. Samych rakni, tej matki i tak dalej. Rozumiem, że misja dopiero potem się odpaliła. Co maluchy? Może trzeba było to trzymać na głównego wojownika, bo zakładam, że i tak i tym razem się to pojawi. Wychodzi właśnie. Dobra. Zastój musi poczekać. Kroniki wojen Rakni wskazują na to, że wojownicy roju, czyli Rakni płci męskiej, walczą tylko wtedy, gdy ów rój jest w sytuacji krytycznej. Można śmiało założyć, że udało ci się wyeliminować Rakni na Nepmosie. Czyli co? Tak jakby... Koniec misji, tak. Dobrze. Rozpoczęcie przejęcia. I teraz żal tego Omnigelu, co na przejęcie kiedyś wytraciliśmy chyba. 40 sztuk czy 50, ale cóż. Nadrobimy to. Możemy wrócić na moment do koleżanki i zobaczyć, czy będzie miała coś do powiedzenia na temat tego, że oczyściliśmy to miejsce ze wszystkich problemów i mogą już normalnie tutaj funkcjonować. Zresztą zobaczmy, jak nasz dziennik. O, a nie, jest coś jeszcze. Stacja Sigma. Udaj się do systemu Gorgon w gromadzie Argos Ro i zlokalizuj stację przedomkową Sigma 23. No to może pociągniemy temat dalej. Więc widzimy się na Normandii, chyba że koleżanka będzie miała coś jeszcze do powiedzenia, żeby nam podziękować za pomoc. Coś w ten deseń. Na tej planecie jeszcze dolecieliśmy do takiego jednego nietypowego miejsca. Odkrycie. Wygląda na to, że te wiertła cząsteczkowe zostały wyłączone po tym, jak przebiło się do tuneli tuż pod powierzchnią. Haty oraz ekwipunek noszą na sobie logo konsorpcjum wydobywczego Tenkar, ale nie ma śladu po ekipie wydobywczej. Czyżby kolejna ciekawa opcja? Chociaż to wygląda jakby Rakni stąd wyszły. Może dowiemy się czegoś więcej w tych chatkach. Kurczę, zrobiło się naprawdę ciekawie. Nie spodziewałem się tylu. To mamy. Dodatkowych atrakcji. Tak samo jak tego, że musiałem powtarzać mapę na nowo, bo... W dziwny sposób się zawiesiło? Co to za dźwięki? To było co najmniej dziwne. Nie spodziewałbym się tego po tym tytule. Ale nic z tego nie chce wyjść. Może chodziło o nawiązanie do Rakni, na przykład jakbyśmy na samym początku tutaj trafili. No cóż, pozostawmy to w spokoju. To w takim razie nie pozostaje nam nic innego jak... przenieść się do Gorgony w Argos Ro. No dobra, jak już tak nam się tutaj to wszystko zebrało. Możemy stąd spadać, odlecieć jak najdalej od tych problemów. Argosik, o, idealnie. Tylko teraz tak, Gorgona na Hydrze, czy...
gdzieś obok. Mogłoby być to w jakiś sposób zaznaczane w sumie na tych mapach, gdzie mamy lecieć. Tak, te misje główne mamy oznaczone. Może trzeba, bo tu Feniks, coś jeszcze mamy. A, no proszę, tego chyba wcześniej nie było. Ale trafiliśmy na miejsce. Slekon, po kolei. Nie masz nic dla nas, mimo że jest całkiem ładne tak tutaj z dystansu. A, my już sobie tutaj lataliśmy. Vectra, Wuo, Camaron, Charblue mieliśmy? Nie na Charblue. Gdzie jest to nasze miejsce do lądowania? Chyba, że to nie tam, a po prostu tu na tej nieznanej stacji. No tak, ta stacja kosmiczna wygląda jakby została zbudowana z używanych gotowych modułów statków cywilnych rozmaitego pochodzenia. Nie ma widocznych oznaczeń na kadłubie i nie emituje żadnego sygnału rozpoznawczego. Wchodzimy tam. No dobra, stała ekipa, potrafią walczyć, potrafią też nam sprawić trochę sprzętu i radości. Dzień dobry. Najlepiej jakbyśmy tutaj spotkali teraz matkę Rakni. No sorry, przepraszam, oszukałem cię, co miałem zrobić. Takie już jesteśmy my, robale. Nie? Może się udało to przejąć. Robaczki. Okej, czysto. Wzmocniona szafka na broń. Nie wiem, czy tamte wiedzą o nas, czy nie. Wciąż się zastanawiam, po co te łamanie kodu za 25 sztuk omniżelu. Że to się w ogóle nie opłaca. Okej, no mamy wszystkie karabiny. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego ja to tak przerabiam. Ale mamy no każdy z tych, które się tutaj wyświetla. Więc jedyna zabawa, jaka nam została, potem jak mamy też maksymalną wartość pieniędzy, no to zakładam, że 999 omniżelu to jest max, czego można tutaj oczekiwać od tej gry. I chciałbym, o, do czegoś takiego też dojść. Nie wiem, czy uda nam się to już w tym odcinku. Tak blisko, tak daleko. Kto wymyślił te labirynty? O, cześć robaczku. Wow, one są gorsze niż myślałem. Nie, nie są takie złe. Spiąchy, robotnice, Rakni. Ale tak warto się pokręcić po tych labiryntach, bo jak widać, mogą być tu skrzynki do podniesienia. Myślałem, że gorzej to będzie wszystko wyglądało. Przez podobny labirynt chyba też przechodziliśmy już raz, tak mam wrażenie. Taki trochę recykling tych poziomów. O! O! Przejmujemy ten ładunek. Żeby to miało też nam zakończyć tę misję, mam nadzieję, że to tak powoli zbliża się do finału. 960, tak niewiele do przerobienia. Ale chyba nie znajdziemy dużo więcej rzeczy. Wow, ósemeczka! 968, coraz bliżej. Może jakby się postarać. Stacja ratunkowa. Wiesz, Medigel. Ło, ile to jeszcze przejść? Tu będzie ta kapsuła kapitańska, no, czy zwał jak zwał. Sterownia. Kojarzy mi się z tą misją, gdzie mieliśmy tego kolegę na podtrzymywaniu życia. No to chyba te 9-9... A, Inferno bym sobie wziął. Dobra, weź Inferno. Lawina, nie kojarzę z nazwy. Niestety. Więc może jednak trochę nowości nam to wpada. Feniks to akurat mamy. 76. Oj, szafeczki. Czyżby? Bym się nie obraził za jakiś achievement za max. Chociaż nie było za max kasy, więc wątpię, żeby to się jakoś tutaj przełożyło. 80. 84. 88. Najbardziej ekscytująca część odcinka to sprawdzanie, czy jest limit. Katana, Tornado, Devastator. Wszystkie mieliśmy. 9-2, 9-6 i Omnigel. Pokażcie na ekwipunek. W ekwipunku jest 9-9-9. To jest maksymalna liczba, jaką możemy też zobaczyć przy jednostce Omnigelu, więc mamy wszystkiego na maksa. Przekręciliśmy liczniki. A tu co? Nagranie osobiste major Eleny Flores.
Puść pierwsze nagranie. Sigma 23 jest prawie gotowa. Mamy koszary oraz pomieszczenia magazynowe. Zaczęliśmy składować amunicję. Mało prawdopodobne, że przymierze będzie patrolować mgławice. Tylko piraci stanowią zagrożenie. Ale kto by im wierzył? Okazało się, że mamy miejsce dla dwóch plutonów komandosów Cerberus. Cerberus może stanowić większe zagrożenie niż sądziliśmy. Odtwórzcie drugie nagranie. Przesyłka przyjechała dziś z pól eksperymentalnych. Powiedziano mi, że są podobne do jednostek stworzonych na Noverii. Obiecuję, że ta partia będzie sprawna. Podobno rozwijają się w pobliżu kontrolującej jednostki nadrzędnej. Wykryliśmy piratów przygotowujących kryjówkę w sąsiednim układzie. Myślę, że tam właśnie zaczniemy. Odtwórz ostatnie nagranie. Uciekły z pojemników, cwane bydlaki. Traktowaliśmy je jak zwierzęta. To był duży błąd. Rozprzestrzeniają się. Wchodzą na pokład statków zaopatrzeniowych. Zajmą cały zbiór w przeciągu tygodnia. Generale, jeśli odzyskał pan tę wiadomość, mam radę. Chrzani Ciraknii. Są zbyt sprytne. Wykorzystajcie jeden z pozostałych projektów. Flores. Bez odbioru. Widać, nie tylko binary Helix manipulowało Przerakni. Ruszajmy. Czyli to w końcu kto jest zagrożeniem? Saren czy Cerberus? Rakni, które się dostały, niewątpliwie pochodzą z tej stacji. Choć motywy grupy zwanej Cerberus pozostają niejasne. Aby zapobiec dalszemu oskarżeniu, uzbrój ładunki wybuchowe na stacji i ewakuuj się na Normandię. To gdzie to mamy? Tu? Nie! Dlaczego czasówka? Tam jest labirynt przed nami, jeszcze Rakni. Chociaż mam nadzieję, że to te małe robaczki tam, a nie Rakni typowe. Raz tak. Dobra. Przez to możemy się przebić. Ekipo, zabrania wam umierać. Cała naprzód. Bierzemy je na siebie. Nie po to... A w sumie to teraz nie wiadomo, po co to zbierać wszystko. Rozwinęliśmy nasz pancerz. Żeby w takich sytuacjach, jak tutaj mamy, nie zdążyć. Mam nadzieję, że to nie zabiera nam czasu. Tyle nas ominęło tych skrzyneczek. No cóż, ekipo, idziecie za nami. To czym prędzej. Nie no, daliśmy radę. Aż tak źle jeszcze z naszą pamięcią to nie jest, ale jak nas tutaj stresują. Nie mogliśmy jakiejś zdalnej detonacji uruchomić czy coś? Wyjdź, wróć. I wysadź. Niewiele z tego miejsca zostało, ale domyślam się, że to też jest zakończenie kolejnej dużej misji pobocznej. No i tym samym chyba mamy wszystko. I jeszcze przed kolejnym odcinkiem sprawdzę całą galaktykę w okolicy, czy nic się nie kryje, coś z rzeczy, których nie widzieliśmy do tej pory, ale wiele tu wskazuje, że chyba naprawdę wszystko. Każda kropka i na każdej kropce gromady planety też mamy przeskanowane. Więc możemy lecieć na Ilos, co też zobaczymy w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.